Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku Ukraińscy Milionerzy. Najnowsza ukraińska wersja tytułu Milionerzy, która wystartowała w listopadzie 2021 roku na antenie stacji ICTV. I nazywa się Kto chce stać milionierom. Chyba tak to się czyta. W każdym razie tak wygląda logo. No i ta reaktywacja jest prowadzona przez prezentera o nazwisku Stanisław Boklan. Tak wygląda studio. Jak widzicie, studio jest na planie brytyjskim. No właśnie, wzorowane na brytyjskim. Z amerykańskim akcentem. Gdyż, jak widzimy, tutaj pomocnik zawodnika siedzi tutaj na tym miejscu, gdzie siedzą w brytyjskiej wersji zawodnicy, kto pierwszy, ten lepszy. Tyle, że tutaj jest jeden pulpit. Siedzi jedna osoba, która jest kołem ratunkowym. Ale o kołach ratunkowych opowiem za chwilę. W każdym razie studio jest takie brytyjsko-amerykańskie. Nie ma publiczności, nie ma konkurencji, kto pierwszy, ten lepszy. Ogólnie mi się wydaje, że konkurencja, kto pierwszy, ten lepszy, to już jest przeżytek. Coraz więcej krajów się z tego wycofuje i myślę, że Polska również powinna się z tego wycofać. No ale jak wyglądają zasady? Zanim przejdziemy do zasad, to tak wyglądają grafiki. Grafiki są standardowe, takie jak wszędzie. To jest akurat telefon do przyjaciela, tutaj jest, tak wygląda zegar i jest umieszczony w tym miejscu. Tak, a jeśli chodzi o nagrody. Do wygrania jest 1 milion hrywien. A tak wygląda drabinka. Pierwsze pytanie jest za 100 hrywien, drugie za 500, trzecie za 1000, czwarte za 2000, piąte, pierwszy był gwarantowany, 5000 hrywien. Szóste to 10 tysięcy, siódme 20, ósme 30, dziewiąte 40, dziesiąte 50 tysięcy hrywien, to jest drugi próg gwarantowany. Jedenaste 75 tysięcy, dwunaste 125 tysięcy, przepraszam, 150 tysięcy, 150 tysięcy. Przy dwunastym pytaniu pytanie trzynaste 200 tysięcy, pytanie czternaste 500 000 i piętnaste pytanie 1 milion hrywien. 1 milion hrywien. Cztery koła ratunkowe. Zamiana pytania, pół na pół, telefon do przyjaciela oraz plus jeden, czyli pytanie do pomocnika tego, który tam siedzi, ma przed sobą pulpit, pytanie na nim, no i w wybranej chwili może pomóc. Nie ma pytania do prowadzącego, czyli na Ukrainę ta moda nie dotarła. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.